Ludokowie sobie przesrywają za każdym. O, byłeś, byłeś, byłeś. Dobra, super. O, tu może armię ładną. Same niedobitki. Dobra. Okej. No, mamy zadanie wykonane. Super. Dobra. Ciekawe, co nam dżonka powie, jak wrócimy. Ale na pewno jeszcze sobie tutaj splądrujemy co nieco. Myśmy nie przyjechali bez łupów żadnych. No to nawet nie wiedziałem, że to można wyprawiać jakieś tam balangi. Dobra, weźmiemy mięsa. Oliwki. Nie, to możemy sobie co najwyżej sprzedać. U nas. Dobra. Powrót. I do tir. Tak na jednej nocy. Na jednej nodze, nie nocy. Więc tu była. Okej, super. Teraz tak. Do zamku. A ty co tutaj robisz? Naszych zapasów. Słuszne mięso to mnie nie interesuje. Dobra, miodek możemy władować masełką. Przy okazji, pierwszej świeżości to też. Coś to jeszcze chyba brałem. Kurczaka. Dobra. Spiżarka już dosyć się zapełnia. Wielkiej fety. Wyskawane wrażenie. W razie twoich gości musimy zadbać o to, by zapewnić sobie. Aha, dobra, dobra. Dobra, pozwól, że zaczekamy. Pozycja królestwa. Na chwilę nie przychodzi mi do głowy, w przyszłości coś na pewno leczyć będzie w naszym wspólnym interesie. Rozumiem, czy się dobrze. Okej. Co ty chciałeś, kolego? O, tam przesadzasz. Dobra. No zdarza się kolego. Chciałem się współpracować już z Emirem. Dobra, przejdziemy się po mieście, chcę znaleźć gdzieś. O, mieszczanka. Co ty miałeś powiedzieć? To jest miasto Tir, panie. To miasto oraz pobliskie się należą oczywiście do ciebie, panie. Głównie takie rzeczy jak bochenek chleba, wędzona ryba, dzban z winem, wyrób skórzany, narzędzia, wełnione sukno, płótno, dzban, oliwoworek, solą. Nawet nieźle tutaj są wszyscy zaopatrzeni. Powiem wam tak, jakbyście nie byli na żółto, byście wyglądali lepiej. I druga sprawa, do nóg się pada. Okej. Tam jest handel chyba końmi. Chyba tak. Tutaj mam mieszczana. Jak się tu żyje? Jakieś plotki? Czym się zajmujesz? Aha, dobra. Super. Handlarz końmi. Szukam teraz właściwie mistrza, czy tam. No, mistrza gildii, jak to tam inaczej nazwać. No, nie ma innego bata, żeby to. Kolej się inaczej nazywać.
Kim ty jesteś, mieszczaninem? Co? Płatnerka? Co? Pokaż mi, co tam masz. Interesting. Kolczuga z tuniką. 6000. Mam 14, nie, na razie nie chcę tutaj. Chociaż z drugiej strony, jakbym ci sprzedał wszystkie badziewie, jakie tutaj mam, to nawet by to wyszło dosyć zgryźnie. A! Dobra, super. Może jakoś inaczej wyglądamy. Mieszczanin, zbrojmistrz. Co ty tu masz? Pokaż mi, co tu masz. Siła rzutu, A jak właśnie wygląda moja postać? Przydałaby się jakaś tam tarcza lepsza. To ma 600 na 600. Ciężar 2,5 kg. 3. Opór, no jest lepsza. Pod względem oporu. No dobra, na razie. Kolego. To wygląda jakieś tam, że mam jakiś herb na plecach. Zawsze inaczej to się prezentuje. Okej, tu nikogo nie ma. Gdzie jest ten cholerny mistrz gildii? Będę gnoja szukać cały czas. A to co to ma znaczyć? Cholery się zabrykowało. O, jest! Mistrz gildii. No, kolego. Możesz mi powiedzieć o tym, czym się zajmujesz? Panem oraz obrońcą naszego miasta jest wasza ekscelencja. Znane miasto jednak większość dotyczących spraw załatwia samodzielnie. Jako mistrz miejski gildii dysponuję władzą, która umożliwia mi zadanie tej kwestii. Kolego, słuchaj. Od spraw załatwienia to jestem ja, a nie ty. Kilka natury politycznej. Polityka wielka, wielki nieba, gildia nie miesza się do polityki. Ale tak rozwijam się sobą. Dobra, dobra. Dobra, dziękuję ci. I teraz tak, jaki wygląda tu handel? Szerokie towary, takie jak wyrób ceramiczny, kłębek lnu, sztabka żelaza, oliwki, kurczak, wieprzowina i także inne dobra. Okej, nie ma zagrożenia. Jak bogactwo tego regionu wygląda na tle Karladii? Ogólnie najbogatsze miasto kraju to Suno. Tir jest biedniejsze niż miasto w regionie znanym jako 21, a bogatsze niż miasto o regionie 0. Aha. Okej. Ja już same pierdoły, już mi to interesuje. Mogę kupić nawet kawałek ziemi? A. A, mogę wytwarzać chleb, czyli młyn. Browar, aby wytwarzać piwo z ziaren, garbanie, aby wyrabiać skóry, winiarnie, aby wytwarzać wino z oliwek, oliwę z oliwek, kuźnie, aby wytwarzać żelazne narzędzia i przedmioty, zakład tkacki i farbianie, aby wytwarzać aksamit, jedwabi, farbować odzież. Tkacki, nieważne. Wiecie co? Powiedz mi, co wam tutaj brakuje? Handel.
A, kurde, minęto. To. Len. Szczapka żelaza. Wieprzowina, oliwki. Dobra. Wino z winogron. Ale tu nie ma wi... Cholera. A czym się zajmujecie? Jakąś produkcją? Jeszcze raz mi tak powiedz. Mieszczankę muszę drapnąć. O, mieszczanin. Chodź tu, chodź, 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 chodź. Dzban z winem, wyrób skórzany. Narzędzia. Wiem, jest sukno, płótno, dzban z oliwą. Dobra. To zrobimy tak. Poproszę. Chcę się zająć produkcją. Piwo z ziaren. Czemu polska wersja językowa jest niedokładnie przetłumaczona? Doskonale. Wymaga materiału, który koszt w denarach wynosi 2,5. Okej, dobra, zapłacę za to. Dobra. Produkcją. Załatwimy to, nie martw się. Dobra. O, mogę odwiedzić swoją faktorię, super. Interesująco. Mamy jakieś kolesia. On tak nawet dziecka się nie spodziewałem w tej grze, że takie coś można zrobić. Za około 7 dni, no dobra. Okej, okay, to się buduje, super. Dobra, to może tak zrobimy. Ograbimy kilka wiosek i wrócimy tutaj z towarami. Zobaczymy, co się stanie. Jak w sumie za 7 dni, to powinno szybko minąć. Nie powinno być problemów. Jeszcze troszeczkę ziaren będziemy jeszcze łykać. Dobra, trochę żarcie dla tych. I co mamy? Oliwki. Dobra, oliwki się przydadzą. Dobra, bierzemy to. Ciekawe, gdzie to jest jakaś. O, wszyscy się rozbiegli, super. Nikt raczej mnie nie zaatakuje tutaj. Będę tylko tutaj sobie jeździć w kółko. Niech swadianie coś działają, bo będzie dosyć ciekawie. Teraz tak, coś tu jest ciekawego? Dobra, bierzemy trochę żarcia. Pchniemy ten handel do przodu. Co, to wszystko, co mogę zabrać? Halol. Trochę mało tego było. Dobra, wolimy z powrotem do tir. Okej. Najpierw do zamku. Trochę żarcie zostawimy. Jakieś 6. W ekwipunku okienek. Kurczę, pierwszy się rości. Dobra, fajnie, że to się zachowuje jako tako. Dobra, rybkę, kapustę, chlebek, serek. O, serek zostawimy. Owoce jakieś tam. Trochę miotko. Dobra, troszeczkę muszę sobie zrobić porządek. Okej, dobra. Resztę zostawimy jeszcze. Okej, więcej niż to wymagane, ale niech tak będzie. Okej, porozmawiamy później. Idziemy sobie na rynek towarami i upchniemy mu wszystko, co idzie. Zobaczę, czy coś się zmieni.
właśnie w stosunku do otrzymanej kasy. Okej. I teraz tak. Dobra, waru. Zobaczyć, czy coś tutaj w ogóle za ile dni to ruszy.